Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dziś w studiu Telewizji Orion ze mną pan Marek Dziubek, dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Rozmawiamy przed 31. już Krajową Wystawą Rolniczą i przed ogólnopolskimi dożynkami jasnogórskimi. Ta wystawa to główne dni, to jest 3 i 4 września. Ogromne przedsięwzięcie. Wielka wystawa tak naprawdę, jedna chyba z najważniejszych imprez takich okołorolniczych w Polsce. Tak. W swojej wypowiedzi zawarła pani bardzo głęboką treść, bo przecież my nie tylko po raz 31 organizujemy jako Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wystawę rolniczą, ale nawiązujemy do tradycji z 1909 roku, a w zasadzie z 1907 roku, gdzie podjęto wysiłek, kiedy Polski nie było, zorganizowania wytwórczości związanej z rolnictwem i dla rolnictwa szykowanej i przygotowywanej przez polskiego producenta rolnego, bo to chodziło i o ziemian, i o rolników, chłopów. Więc do tej tradycji nawiązujemy, a druga głębia jakby tego wydarzenia wiąże się z tym, że organizujemy wystawę w trakcie i podczas i w okoliczności jakby związanej z pielgrzymką rolników i z dożynkami rolniczymi na Jasnej Górze. Mhm. Te dwie okoliczności, one się przeplatają, uzupełniają. Rolnicy mogą zwiedzić, ci, którzy przyjeżdżają na pielgrzymkę, mogą zwiedzić wystawę. Ci, którzy przyjadą tylko na wystawę, mogą wybrać się na Jasną Górę. Z samych stoisk będzie bardzo, bardzo dużo, no i one będą niezwykle różnorodne, bo to i zwierzęta, i produkty, właściwie wszystko. Można powiedzieć, i wypoczynek też. Tak. Można powiedzieć, że zainteresowanie wystawą jest znacznie większe niż w latach poprzednich i trwa do ostatniej chwili. Jeszcze dziś będą pewnie zgłoszenia chętnych do wystawiania się. Mamy ponad 500 wystawców. A zwiedzających liczymy, że aura również nie przeszkodzi, będzie na pewno kilkadziesiąt, jeżeli nie ponad 100 tysięcy. Mhm. Ta wystawa będzie w tym roku z dwóch stron Jasnej Góry, tak? Tak. Trzecia aleja, czyli ten końcowy odcinek Alei Najświętszej Marii Panny, tam będzie handel i usługi. Natomiast z drugiej strony będą wszystkie pozostałe segmenty naszej wystawy, czyli od nauki po jakąś wytwórczość, maszyny, mechanizację, innowacje, naukę. Wszystkie pozostałe części związane również z działalnością dla domu, dla gospodarstwa, czyli na przykład krzewy, owoce, kwiaty, miody, to będzie na terenie parkingów jasnogórskich. Mhm. Najmłodsi zwiedzający pewnie najbardziej będą zainteresowani żywymi zwierzętami. One też będą i rozumiem, że to też będzie z tej strony Jasnej Góry, od strony parkingu. Czyli od tyłu patrząc od strony miasta. Ewenementem obecnej, tegorocznej wystawy jest to, że w ramach Krajowej Wystawy Rolniczej będzie również Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Bydła Opasowego. Piąta wystawa w kraju, a u nas w Częstochowie pierwszy raz. Ewenement polega na tym, że w środku miasta, bo przecież klasztor jasnogórski poprzez rozwój infrastruktury miejskiej i urbanizację znalazł się praktycznie w centrum, że w centrum miasta pokażemy zwierzęta hodowlane, w tym bydło opasowe, które robi olbrzymie wrażenie, bo to jest potężne bydło. Będą również konie ras ciężkich, które również robią duże wrażenie, ale są spokojne, więc dzieci mogą również usiąść na takim olbrzymim koniu. To myślę, że wiele osób zostało zachęconych i się wybierze. Też ten teren z tyłu Jasnej Góry, tam gdzie jest parking, on sprzyja, żeby tam wprowadzić i maszyny rolnicze, i zwierzęta, jest łatwo dojechać. Tak, w alejach jest trudniej. Jest znacznie trudniej, więc to zaplecze umożliwia również prezentację ciekawych przedsięwzięć związanych z nowoczesnością właśnie na wsi. Będziemy pokazywać bardzo nowoczesne maszyny, w tym największe kombajny i ciągniki rolnicze. Myślę, że to również dla najmłodszych, ale nie tylko, również dla zwykłego mieszkańca miasta i mieszkańca wsi, który będzie zainteresowany, żeby zobaczyć, co może ewentualnie, w co może się zaopatrzyć w swoim gospodarstwie. Więc ta mechanizacja i nowoczesność będzie na pewno elementem bardzo interesującym. Mówił pan o takim nawiązaniu też do tych tradycji z początku wieku XX i pokazywaniu tego, co polskie, tak? Tutaj też będzie polska produkcja pokazywana, bo rolnicy przecież tutaj produkują. No jest to nawiązanie niewątpliwie, bo ja
chociażby pamiętam czasy, gdzie w murach klasztoru jasnogórskiego były utrzymywane zwierzęta, a tereny, na których realizujemy wystawę, były dawniej zagospodarowane pod uprawę zbóż. Więc jakby ta kwestia uprawiania i związania z rolnictwem klasztoru jest jakby przywrócona poprzez pokaz tym razem. Mhm. Ale tak nawiązujemy do wystawy z 1907 roku, chociażby przez fakt taki dość specyficzny, że naszym pracownikiem jest pan Michalski, a jednym z inicjatorów wystawy w 1909 roku był jego przodek, który między innymi zajmował się hodowlą na bardzo wysokim poziomie w Michałowie i w Boronowie. Mhm. Koni hodowlanych, wprawdzie wyścigowych bardziej, szlachetnych koni, ale między innymi edukował podczas wystawy chociażby, ale nie tylko w swoim majątku również, edukował rolników, jak prowadzić pracę hodowlaną w gospodarstwie. Więc my do tej hodowli zwierząt powracamy, pokazujemy i konie, i bydło, a instytuty naukowe będą pokazywali właściwy poziom pracy hodowlanej. Czyli edukować, mówić jak. Edukować, tak, nauczać. Bo tutaj rzeczywiście podczas tej wystawy rolniczej będzie wszystko. Od prostego, chociaż nie prostego, ale pokazania zwierząt. Być może niektórzy z mieszkańców Częstochowy, nie tylko ci najmniejsi, pierwszy raz zobaczą niektóre ze zwierząt na żywo, tak? To jest jedno. A dwa, ta instytuty naukowe, o których pan mówi, tak? Czyli nauka, ta teoria, która wspomaga praktykę, to też będzie prezentowane. Będą wszystkie instytuty naukowe, a jest ich w skali kraju 15, więc wszystkie instytuty będą reprezentowane i wszyscy dyrektorzy instytutów zapowiedzieli swoją obecność. Ale oprócz tego mamy uczelnie częstochowskie, które będą obecne i będą się prezentowały i również zachęcały do tego, żeby młodzież kończąca szkoły średnie zainteresowała się studiowaniem właśnie na uczelniach częstochowskich, co jest takim lokalnym, powiedzmy, przedsięwzięciem, ale ważnym dla Częstochowian. Myślę, że rolnicy w tej chwili, ci, którzy już pracują, mają swoje gospodarstwa różnego rodzaju, też duży nacisk kładą na to, żeby się edukować, doszkalać, uczyć. Będziemy prezentować maszyny o charakterze innowacyjnym, na przykład ciągniki o napędzie elektrycznym i gazowym, więc rolnik, który będzie chciał zobaczyć pewne innowacje, pewne propozycje unowocześnienia swojej produkcji, będzie miał taką szansę. Mm-hmm. A co z kulturą? Tak, w ramach kultury realizujemy, jak co roku zresztą, koncert zespołu pieśni tańca Śląsk. Jest to najwyższy chyba poziom, jeżeli chodzi o wykonanie. Bardzo znany zespół. Bardzo znany zespół. Pięknie śpiewający, pięknie wykonujący to wszystko, co jest związane w kategorii śpiewaczej, a związane ze wsią. No i ten koncert będzie jakby takim jednym z najważniejszych przedsięwzięć związanych z kulturą, ale będziemy również prezentowali dziedzictwo kulturowe polskiej wsi, czyli ceramikę. Może uda nam się jeszcze pokazać malarstwo związane z polską wsią. Jest szereg jakby takich elementów, które jeszcze są w trakcie przygotowania, bo do ostatniego momentu, do ostatniej godziny będziemy przygotowywali wystawę. Mm-hmm. Prezentują się tak, że to jest też tradycja podczas wystawy koła gospodyń wiejskich. To jest, no właśnie. To jest i kultura, ale też kulinaria. Będą prezentowały koła gospodyń wiejskich swoje stroje i również właśnie to, co pani wspomniała, kulinaria. A biorąc pod uwagę dokonania pań funkcjonujących w kołach gospodyń wiejskich, można powiedzieć, że to już jest poziom sztuki w tej chwili. Zarówno stroje, jak i prezentowane stroje, jak i kulinaria. Wszystko będzie można sprawdzić i skosztować też, bo to też jest taka tradycja. Wiem, pamiętam, że te stoiska poszczególnych kół gospodyń wiejskich są oblegane przez turystów, przez pielgrzymów. Każdy chce spróbować, skosztować tego, co jest też charakterystyczne dla danego regionu, bo to też jest taka okazja, że można spróbować tych potraw, do których na co dzień nie mamy dostępu, bo po prostu nie gotujemy ich. Wystawa częstochowska, organizowana w Częstochowie, bo jest wystawą krajową, właśnie utraciła charakter lokalny bez żalu, że tak powiem, określam to w ten sposób, z tego względu, że ma wymiar krajowy i pojawiają się u nas koła gospodyń i twórcy z całego kraju, przedsiębiorcy z całego kraju. Także mamy pełne spektrum i możemy powiedzieć, że
na terenach klasztoru jasnogórskiego i nie tylko, pokazujemy to, co jest dorobkiem w skali całego kraju. Oficjalne otwarcie tej wystawy to jest trzeci dzień września, sobota, godzina 9:00, okolice właśnie parkingu i pola namiotowego na Jasnej Górze. Będzie pan wicepremier Henryk Kowalczyk. Tak jest zapowiedziane pana i potwierdził obecność we wszystkich naszych wydarzeniach, które zaplanowaliśmy i w sensie wystawy produktów rolnych i maszyn dla rolnictwa i innych produktów, na przykład nawozów, ale również będzie na tych wydarzeniach związanych z kulturą, czyli na koncercie w Bazylice Jasnogórskiej i na konferencji. Konferencja będzie podkreśleniem nie wszystkich, ale oczywiście wybitnych, na przykład kół gospodyń wiejskich, które w sposób szczególny się zasłużyły, jak również zespołów śpiewaczych związanych z polską wsią. Ale warto podkreślić, że my nawiązujemy również, zresztą dni wrześniowe są takim momentem, gdzie warto pamiętać, czym jest państwo, czym jest niepodległość, czym jest suwerenność i walka o tą suwerenność i niepodległość. Dlatego zauważamy również tą tradycję patriotyczną, z którą była związana również polska wieś. W tym roku będziemy organizować wystawę jako Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego poświęconą Witoldowi Pileckiemu, który chyba był największym Polakiem, który swoim życiem i czynami dokumentował, że warto żyć dla ojczyzny i zginąć dla ojczyzny. Natomiast Instytut Pamięci Narodowej, który się pojawiał u nas na wystawie po raz pierwszy, poświęci swoją wystawę i swoje stoisko tradycji patriotycznej od stanu wojennego po dzień dzisiejszy. Czyli będzie można też tę historię, taką, która też działa się na wsi, poznać. To jest też, można powiedzieć, trochę wystawa jubileuszy. Tak, bo to jest 40. rocznica powstania, powołania duszpasterstwa rolników, 40. rocznica powołania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. To jest organizacja, która jako pierwsza, przynajmniej w środowisku wiejskim, zakwestionowała w sposób zasadniczy system komunistyczny. Mówiąc wprost, że to nie jest system, który może być dla Polski, dla Polaków. Zapraszamy na tę wystawę. 31. Krajowa Wystawa Rolnicza, a i oczywiście też dożynki jasnogórskie. One rozpoczną się o 19:00 wieczorem w sobotę mszą świętą na Jasnej Górze, a główne uroczystości 4 września w niedzielę. Uroczysta msza święta dożynkowa o 11:00. Tak, zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę, za spotkanie. Ja również dziękuję. Marek Dziubek był Państwa i moim gościem.